Dotychczas lodowisko kojarzyło się jednoznacznie. Mróz, lód, łyżwy i odporność na upadki. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji prowadzi taki obiekt przez 3-4 miesiące w roku. Bo wszystko zależało od temperatury powietrza. Ale MOSiR planuje budowę lodowiska syntetycznego, które będzie czynne przez cały rok. Wiadomo już, kto zajmie się przygotowaniem obiektu. U nas będzie montowała to firma z Hiszpanii, która tu wchodzi na rynek. I był to jakiś jeden, dwóch oferentów było w przetargu i to była najniższa cena. Na razie jeszcze tylko czekamy na dokumenty firmy, na gwarancje bankowe. Obiekt znajdzie się na tym terenie. To boisko zespołu szkół ogólnokształcących numer 4 przy ulicy Osiedlowej. Wybór nie był przypadkowy. Jest to projekt budżetu obywatelskiego i w tym projekcie było wyraźnie napisane, że to jest lokalizacja na Osiedlowej na terenie szkoły. Więc my nie wybieraliśmy tej lokalizacji. Narzucono nam budżet obywatelski. Wspomniana firma ma dostarczyć komplet dokumentów do połowy lipca. Potem będzie miała 10 tygodni na oddanie lodowiska do użytku. W ramach inwestycji powstanie wypożyczalnia sprzętu. Łyżwy na pewno są inne, bo to nie jest lód, tylko tak jak mówiliśmy wcześniej, jest to plastikowa, plastyczna nawierzchnia. Koszt budowy syntetycznego lodowiska to około 500 tysięcy złotych.